Witam. Masz ochotę na pyszne lody? Tylko $1 i są twoje. Tylko dolar? Za smaczne lody mogłabym zapłacić nawet więcej. Kurczę, niestety nie mam pieniędzy. Może jeszcze coś tam zostało. Co to? Nie, no to za mało. Chociaż jaka kwota, takie lody. I to wszystko? To najmniejsze lody, jakie kiedykolwiek widziałam. Mam nadzieję, że będą naprawdę dobre. Są pyszne. Czekaj, to wszystko? Właśnie za tyle zapłaciłaś. Wow, z chęcią zjem sobie teraz lody. Oto pieniądze. Fajnie, lody wyglądają nierealnie pysznie. Siemanko, co to jest, lody? Poproszę bardzo dużą porcję, ale taką naprawdę dużą. Nie martw się, wystarczy mi pieniędzy. Robi się! Czy taki rozmiar wystarczy? Całkowicie, czyli teraz mogę cieszyć się tym gigantem. Super! Ojej, w życiu nie widziałam tak ogromnego rożka z lodami. Mogę chociaż spróbować? Tylko raz poliżę. Nie mam mowy, sama to zjem. Kiwuska, ja też chcę lody. Oddaj mi to. Co tu się dzieje? Oj, przez was upuściłam swoją porcję. To naprawdę boli. Wszystko przez was. Przeze mnie? Bo ty jesteś chciwa. Dziewczyny, spójrzcie. Co wy narobiłyście? Oberwiecie za to. Ja wam pokażę. Witamy w challenge'u na kanale Hahanom. Ciekawe, co jest pod tymi pokrywkami? Fu, nigdy nie widziałam tak paskudnego, dużego lizaka. Oh no! Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Come on! Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. What? Ale największego ma Candy. Uh-oh. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba ożyła. To takie obrzydliwe. Miałam w ustach żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Boli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej, chyba zapomniałam o niespodziance w środku. To prawdziwy skorpion. I właśnie urządził mnie w nos. To tak boli, mój biedny nosek. Ale z was, koleżanki, jeszcze się śmiejecie. Candy, czekajcie ten sam los. Niby dlaczego? Ryby nie gryzą. Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł. Poli, podczas gdy ona je, zagrajmy w coś. Poli, przestań spać, obudź się. Candy już prawie skończyła. O, dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Ojej, ostrożniej z tym. No dobra. Teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę, jestem bardzo zadowolona. Ej, a co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. I śmierdzi. O mój Boże, ona żyje. I w dodatku uderzyła mnie ogonem. Candy została pobita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne. Zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam. Jest zbyt ohydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fuh, gotowe. To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Ups. Chcę być pierwsza. Okej. Ojej, po prostu kocham Twixy. Pyszności. Ja też je uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Awesome. Come on! Wow, zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton. Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Okej. Chętnie.
Mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Spróbujmy. Nieźle, jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury. Chciałam tylko wziąć szybkiego gryza mojego Twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. Pyszną czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko, trzeba dokończyć drugą część. Spróbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się. A właśnie, że się udało. Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A! Nie martw się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia psikusa Lili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę. Pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batonik Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść. A ja mam prawdziwego arbuza. A raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza. Ale jako pierwsza będzie jadła Poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności. Jaki soczysty i słodki jest ten arbuz. Szybko sobie z nim poradzę. Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi. Okej. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbuza. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Są takie pyszne. Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta. Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. I miałam rację, jestem zachwycona. Ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna. Zara, czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować. Ale wiem, co można z nią zrobić. Może wyhoduję sobie prawdziwego arbuza. Babcia nauczyła mnie, jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara, ostrożniej! Rozsypujesz ziemię po całym stole. Aj, dostała się nawet do naszych ust. Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam, i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej. Ojej, jak szybko poszło. Nie wierzę, że jej się udało. Wow, wyrósł mi arbuz. Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść. Wreszcie mogę się cieszyć świeżym, słodkim i soczystym arbuzem. Co za uczta. Jestem szczęśliwa. Zara, jest tak zabawnie. Kurczę, dostałam bardzo małego Kindera. A ja mam wielkie jajko. Super, musi być pyszne. A ja mam zwykłego Kindera, którego uwielbiam. Jest mniejszy niż jajko Jane, ale wyraźnie większy niż jajko Barbie. Jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Więc chyba się ze mną podzielicie. Jeszcze czego? Najpierw zjedz swoje maleństwo. Tak zrobię. Jajko może jest i małe, ale na pewno pyszne. Żeby nie uszkodzić czekolady, użyję pensety. Dzięki niej otworzę je tak delikatnie, jak to tylko możliwe. To się nazywa ostrożność. Oczywiście mówimy o moim jedynym przysmaku. Dlatego muszę się naprawdę skupić. Jajka Kinder zawsze są pyszne, nawet jeśli są tak małe. Skoro już zjadłaś swoje jajko, czas na moje. Ciekawe, czy dostanę jakieś zabawki.
Tak, jest kapsułka. Ciekawe, co jest w środku. A, to karaluch! Co? To straszne, to nie jest zabawka. Czego tak się boicie? Wszyscy jemy mięso. A karaluch to zwykłe mięso, więc dlaczego by nie spróbować? Fu, Jane, to obrzydliwe. Myślę, że jest całkiem niezły. Mam nadzieję, że w moim jajku czeka na mnie coś smacznego i apetycznego. W końcu w dużym jajku powinny znaleźć się duże prezenty. Jest takie ogromne, że nie mogę go nawet otworzyć. Chyba będę musiała użyć młotka. Ostrożnie! Wszystko okej. Zobaczcie, jaki słodziak czeka na mnie w środku. Ojej, jaki malutki. Chcę go pogłaskać. Nie, sama będę się bawić z moim własnym kurczakiem. Nie polubi was. Barbie znowu nie ma szczęścia, ma najmniejszą truskawkę. I co z tego? To wcale nie jest śmieszne. Właśnie, że jest, bo moja truskawka jest o wiele większa. Moja też nie jest taka mała i taka mi wystarczy. Zaczyna ten, kto ma najmniej, więc Barbie, ty jesz pierwsza. Powiesz, jak smakują małe truskawki? Nigdy takich nie próbowałem. Myślisz, że to jest śmieszne? Nie jest. To wcale nie jest śmieszne. Odpowiesz za swoje żarty. Co robisz? Chociaż podoba mi się. Moje policzki są teraz smaczne. Jane, twoja kolej. Super, teraz mogę jeść. Może nie poczęstujesz, proszę. Nie, sama ją zjem. W takim razie będę musiała ukraść ci owoce. Spójrz, Jane, co tam lata? Naiwna. I tak oto przepadła twoja truskawka, którą podkradnę. Ej, co zrobiłeś z moją truskawką? Wstydź się. Oddaj to, złodziejko. Nie pozwolę, by ktoś mnie okradał. Zwłaszcza jeśli chodzi o truskawki, które uwielbiam. Alex, teraz twoja kolej. Super. Wiem, jak bardzo chcecie zjeść mój owoc, ale nie pozwolę wam na to. Możecie patrzeć i zazdrościć. Fu, co za ohyda! To robaki! Skąd się wzięły w truskawkach? Oby chciało się je jeść. Tym razem dostaliśmy smaczne, kolorowe torciki, które wyglądają jak tęcza. Tak, są takie ładne. Oczywiście ja mam najmniejszy. Ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na jego smak. Szkoda zepsuć takie piękno, ale nie mogę tego nie robić. Chcę zjeść to ciasto. Jest pyszne. To najlepsze, co do tej pory jadłam. Pospieszcie się i jedzcie. Uwierzcie mi, jest naprawdę pyszne. Tak? W takim razie naprawdę musimy się pospieszyć i spróbować. Po co sztućce, skoro można jeść rękami? To szybkie i bardzo wygodne rozwiązanie. Zachowujesz się jak jakiś szalony żarłok. Raczej szczęśliwy żarłok. Barbie miała rację. Tort smakuje naprawdę niewiarygodnie. Na co więc czekam? Nadszedł czas, żebym ja spróbowała. Jane niepotrzebnie postanowiła jeść ten tort od spodu. Tak, wygląda na to, że ten tort zaraz się przewróci. I to się właśnie dzieje. Stop! Moje biedne ciasto! Przynajmniej teraz wszyscy możemy je jeść. Dokładnie, ciasta nie zabraknie. Mam najmniejszego lizaka, kurczę. W końcu to nie ja mam pecha. Ja też nie. Mój lizak jest gigantyczny.
Szczęściary z was, a ja muszę się zadowolić tym maleństwem. Dobry? Jest bardzo dobry, ale taki mały. Nic dziwnego, jesteś taki gruby, a lizak jest taki mały. Ej, nie przezywaj mnie. Lepiej spójrz się teraz na mój język. Wygląda jak tęcza. Super, też chcę mieć taki język. Ciekawe, czy uda mi się to zrobić. Muszę starannie oblizać całego lizaka. Co ty robisz? Powinno się go lizać, nie pchać do buzi. Teraz trudno będzie go wyjąć. Prawie się udało. Uff, już myślałam, że będę musiała iść do lekarza. Dzięki za pomoc, Alex. Nie ma za co, w końcu jestem twoim przyjacielem. Skoro skończyliście, to teraz moja kolej na zjedzenie pysznego lizaka. Tak apetycznie go je. Spójrz, ma tak dużego lizaka, że nic za niego nie widać. Może spróbujemy się do niej zakraść. Jesteś geniuszem. Ej, przestańcie, to mój lizak. Chciwuska, a wszyscy chciwi ludzie powinni zostać ukarani. Jane, bez urazy, ale po prostu muszę to zrobić. Dlaczego? To moje, oddaj! Nie! Teraz wystarczy dla wszystkich. Co w tym złego? Nie mogę się złościć, bo to jest naprawdę dobre. Nigdy nie widziałam takich małych płatków. A ja mam standardowe pudełko i to jest super. Naprawdę super jest to, co ja mam przed sobą. Gigantyczne płatki. Po raz kolejny dostałam najmniejszą porcję, więc ja zaczynam. Nie dość, że brakuje mi płatków, to jeszcze brakuje mi mleka. Czy widzieliście kiedyś karton mleka mniejszy niż ten? Ja nie. Nawet nie poczułam smaku. Najwyższy czas, żebym ja spróbował. Jestem bardzo ciekawy, jak smakują te płatki, bo nigdy wcześniej ich nie jadłem. Są pyszne. Są po prostu idealne na śniadanie. I mleka się napiłem i zjadłem płatki. Super! Masz teraz zabawne wąsy. Właśnie. Czy to już czas na wielkie pudło płatków? Ile ich tu jest? Jest ich cała góra. Wystarczy dla wszystkich. Dzięki, dzięki! Jesteś super, dziękujemy! Wystarczy, troszeczkę mnie poniosło. Powinnam sama zjeść te wszystkie płatki. Życzcie mi smacznego. Smacznego! Tego ogromnego talerza wystarczy ci na cały rok. Mam nadzieję. Długo jeszcze, chce mi się spać. Mnie też. Sama się zmęczyłam. Nie daję rady już ich jeść. Nie mogę na nie patrzeć. Hurra, udało się. Dobra robota, ekstra!
Subskrybujcie kanał Hahanom, a na pewno nie przegapicie najfajniejszych i najbardziej oryginalnych challenge'y. Zostańcie z nami!